Siemanko, z tej strony Czoklet, witam was w kolejnym filmie na moim kanale i witam was po raz kolejny w Minecraft Granica razem z... No, z... tutaj, próbuję. Z Genali, która jest w dziurze, ponieważ... Nie wyszło. Miało być takie, wiecie, miało być takie wielkie wejście z fanforami, z wybuchami, gdzie Genali wchodzi po drabince i się wita, ale coś nam nie wyszło. No i zobaczcie, to się troszeczkę pozmieniało, ponieważ był livestream. Livestream teraz możecie sobie zobaczyć w karcie w prawym górnym rogu. Tutaj, patrzcie, była taka wielka dziura, zakleiliśmy ją, jest bardzo ładnie. Znaczy, widzicie, co ja tutaj mam, ale mamy cały dach. O właśnie, mamy dach i jest tajne wejście na dach, o którym nikt nie wie, nikt się nie dowie, że tu jest takie... Ej, tu jest wejście... Ej, ja nawet nie wiedziałam. Nie mówcie nikomu, że tu jest wejście na dach, okej? Okay? Jak was babcia albo tata zapyta, ej, synu, córko, wnuczku, wnuczko, gdzie w serii Minecraft Granica, Czoklet i Genali mają wejście na dach, to wy takie nie możemy ci powiedzieć. Bo dziadkowie prawdopodobnie oglądają naszą serię, na pewno. Tak w ogóle, o tu jest, zobacz, nawet balkon mamy. No właśnie mamy, ale słuchaj, koniec zabawy, bo my tu musimy się zająć poważnymi rzeczami, zobacz. Tutaj, na live'ie, chociaż nie, na odcinku, ja próbowałem. Ale jest, ja będę skakać, do wody. Okej, okay. Jaka dzisiejsza misja? Mieliśmy, trzeba ogarnąć tą naszą farmę, właśnie podeptałaś farmę, no wiesz co? O, co? Trzeba tutaj dodać troszeczkę wody, żeby ta farma się nie psuła. Wow, to dodawaj wody. No nie uciekaj ode mnie, ej, chwileczkę, powolutku. Jak tam w ogóle, jak tam kurczoki, co? Jak tam kurczoki? Kurczoki, jak tam u was? Co, jak się bawicie? Jaką macie zabawę tutaj? Nie bawią się wcale. Ja w ogóle pragnę przypomnieć, że odkąd się zgubiłam w lesie, to mój pies też się zgubił i ja jestem teraz sama. Piesek gdzieś jest, na pewno nic mi się nie stało, po prostu gdzieś tam jest, chyba w drugim końcu lasu, nie do końca za nami pewnie szedł się z powrotem. Boi. No nie mów tak, to jest wilk wychowany w dziczy, on dopiero niedawno stał się psem. Mój. No tak, ale on się nie będzie bał. On jest odważnym psem, bardzo odważnym psem. No dobra, my go znajdę. My jesteśmy tak odważni, że my też dzisiaj idziemy na wyprawę, musimy wziąć jedzenie, musimy przygotować rzeczy i... Musimy spakować plecaki. No właśnie, będzie plecak pełen jedzenia wypełniony, aż po brzegi. Co? Ja Minecraft nie Minecraft jeździ sam, zmienia biegi. Co tutaj... Tak w ogóle wiesz, że mamy jedną sztabkę złota? A powiedz mi, gdzie są nasze sztabki żelaza? Bo my mieliśmy dużo sztabek żelaza i nie ma ich. Poczekaj, zamknij oczy. Okej, zamykam oczy. Mój Boże, skąd te sztabki żelaza? Skąd one się wzięły? Ojejku, mam 13 sztabek żelaza, wow! Co się stało? Nie mam pojęcia. Dobra, słuchaj, w takim razie. Masz tutaj masz wiaderko. To wiaderko jest specjalnie dla ciebie. Oprócz tego... Ja tutaj muszę zrobić troszeczkę jeszcze patyczków. I musimy zrobić sobie kilofy żelazne. Jeśli znajdziemy jakieś, nie wiem, może nie diaksy, ale coś fajnego, typu redstone i... Co ty zrobiłaś? Co ty robisz? Halo, kobieto! Ogarnij się! Ja tu odpłynąłem! Zostałeś sprankowany, tylko nie wiem, że... Proszę, to jest twój kilof. Ale jak chcecie odprankować teraz? No to patrz, ja się odprankowałem sam, ty pranksterze. Masz kilof, zobacz, tutaj za tobą. O, właśnie go podniosłaś. I słuchajcie, o właśnie, chcę wam przypomnieć, że mam takie coś jak sklep z koszulkami, bo pewnie o tym nie słyszeliście, nie widzieliście, nie wiecie. Otóż, moi drodzy, patrzcie, kabel się nie psuć. Taka koszulka. I mnóstwo innych wzorów, wszystko jest na koszulki.chocolate.pl. Chodźmy już, pokazałeś swoje super koszulki. A jedzenie, a wszystko, przecież nie mamy niczego, jestem w ogóle strasznie głodny. To ja idę bić. Co będziesz biła? Kogo będziesz biła? Czemu będziesz biła? W ogóle wiesz, że nasz bugi, nasz pająk, przyjaciel został zamordowany? Szkieletor! Poczekaj, Szkieletor, chodź, chwila, pomóż mi, ja mam mało serduszek, to jest szkieletor. Chodź, bo się robi noc, trzeba się będzie najpierw przespać. Dlaczego ty jesteś zainfekowany? Bo zgniłem mięso, zjadłem? Nieważne.
Okay. Ja idę tutaj troszeczkę tych wodorostów pościnać, bo jak pościnamy wodorosty... Wiem, pokazywałeś mi w tamtym odcinku. Ja mam panią rybę. Mam kolejną. O, ja, te wszystkie rybo. Wodorosty, te wszystkie wodorosty będą bardzo dobrą przekąską dla nas. Bardzo dobrą przekąską. Tak w ogóle zauważyłeś, że bąbel... O. Znowu też nie ma go. Trzeba te wszystkie wodorosty teraz złapać. Poczekaj, pozwól, że sobie popływam. O nie, pół serduszka mam. Ojejku. O, ja też. Ojejku, uważaj. Okej, jestem. Ja tu muszę troszeczkę popływać po powierzchni. Pozbierać te... Zobacz, ja nie mam gdzie ich włożyć. Okej, dlatego mi nie... Kałamarnica się nam zbugowała. Dlatego mi się nie podnoszą. O nie, ile tu jest jeszcze rzeczy do zrobienia. Ile tu jest rzeczy do podniesienia, w sensie ile wodorostów. Pyk. Ja sobie idę rybkę. Pyk. Trzeba je wszystkie podnieść. Kuknąć. Moje wodorosty. Moje wodorosty. Proszę. Ja sobie idę rybkę kuknąć. A, sobie kuknę rybkę. O, mam dwa staki. Ale rybka. O nie. Co? Kukam sobie rybkę. Co ty robisz? Kukam sobie rybkę. Dlaczego kukasz się? Przyszedł! Zobacz! Chodź tu! Patrz! Co? Chodź. Chwila! Muszę wrócić! Chwila! Już wracam! Co się dzieje? Patrz! Co się dzieje? Patrz! Już płynę! No chodź! Biegnę! O, to jest moja rybka tak w ogóle. Czekaj! Biegnę! Co? Ryba! Czekaj, ale to nie jest oczywiste. Widzisz? Piesełek wrócił! Jednak znalazł drogę. Ja mam pół serduszka życia, więc... Też coś to jedzą, więc tak? Ja bym tutaj na razie wrzucił, niech się nam robią różne rzeczy. O, to niech się robi. Wiesz co, wysuszone wodorosty są super do jedzenia, bo dają tylko pół głodu, ale są bardzo szybkie do jedzenia. Dlaczego wszędzie dałeś wodorosty? Może ja sobie też chciałam, rybę sobie tutaj wziąć. Nie, bo jesteśmy weganami, od dzisiaj jemy tylko i wyłącznie wodorosty. Jak to? Chodź, bo mam jeszcze jedną rzecz do zrobienia, zobacz, zobacz, patrz na to. Bum, 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 bam, para bum, kabum, rakciach. Zobacz, patrz ile ich mamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem? Mam, patrz na mnie. I coś z tego wyleciało? Nie. Dobra, ale mamy dużo kucaków. Trzeba się zastanowić, czy bierzemy pieska ze sobą na naszą wyprawę, czy nie. Bo jeśli nie, to trzeba będzie go tutaj zostawić w domku bezpiecznie. A czy ona będzie niebezpieczna? No, żeby tam się nic nie stało, wiesz. No dobrze, piesku, chodź tu. I słuchaj, tak sobie patrzę na naszą tablicę i mamy już dwie rzeczy tak jakby zaliczone. Dom i farmę. A. Najbliżej nam jest teraz do coś z redstone'a i do diamentu, więc może znajdziemy jakąś fajną jaskinię co do tego. A my wiesz co? Pójdźmy spać. No dobra, w takim razie mamy już dzień. Możemy zabierać nasze wodorosty. Tylko wodorosty? No tu masz jakąś rybkę tutaj widzę. A, to moja ryba, to moja jest. Ja ją upolowałam, to jest moja ryba. No to trzymaj ją. I teraz tak, mamy kilofy, mamy, co jeszcze mamy? Ryby. Mamy, o właśnie, ryby. Ty masz chyba wiaderko, co? Trzeba tutaj wylać wodę w takim razie, o tutaj. Oj, sorki! Sorki, przebiegłeś przed ręką! Wow! Przebiegłeś przed ręką, To już drugi raz, kiedy w tym odcinku mnie uderzyłeś. Przysięgam. O nie. Tylko mi przebiegłaś przed ręką, proszę mnie nie bić. Plum! Patrz i na trzeba, to. I trzeba jeszcze, trochę. A ja tutaj już zobacz bąbel! Zmotykuję. Gdzie? Co? Tam bąbel jest. Gdzie? W którym miejscu? Tam. O tutaj, pływa cały czas w okolicy, no. Nasz bąbel. W ogóle mam nadzieję, wiesz co? Że delfin nas poprowadzi do jakiegoś fajnego tutaj miejsca, ponieważ... A jakiego? Nie pamiętam, co się delfinom dawało. Rybę? To ja idę Spróbuj mu dać rybę. Nie wiem, czy pieczoną, ja czy zwykłą. Nie, no on chyba pieczonych, no co ty, przecież te zwykłą rybę. Nie umieją piec. No to poczekaj, jak one mogą to spróbuję, lubić? Spróbuję mu dać, tylko może najpierw zjem coś. Zwykło? Bo mam pół serduszka i to może być trochę problem. No spróbuj mu dać, spróbuj na niego kliknąć. Poczekaj, biję rybę. Come on rybo. Co się stało? Nic. To znaczy? Coś by się stało? No bo tak niebezpiecznie trochę tam się poruszasz w tych... Nie, wcale nie. Ja cały czas szukam... W wodnych odmętach. Jestem nurkiem. No widzę właśnie. Szukam ryb. Widzę. No to po tamtej stronie było dużo. Poczekaj, to ja idę do nich.
O, tu się w ogóle rybki. Patrz, bąbel za to był. Pojawiły. Ej, bąbel za to był płynie. Czemu? Tak? Czy ja mam psa, ty masz bąbla? Wiesz co, ten on chyba tutaj na te ryby poluje? Na te ryby poluje. Ja je tutaj pozabijam. Mamy bąbla. I drogi bąblu. Czekaj, ja ci teraz dam rybkę. Drogi bąblu, hej. Bąbele, gdzie on jest? Mam chyba. Bąbele! Mam, gdzie jest bąbel? Gdzie jest bąbel? A tam nisko. Bąbele! Gdzie jest moja ryba? Masz rybkę. Chodź, wracaj, chodź, idziemy za nim. Bo on nas poprowadzi do skarbu. Ale czy on. Ale płyniemy. To chyba jak. Ale słuchaj, bo to chyba działa, jak on nas będzie lubił, to nas poprowadzi. No to właśnie już mu dałem i on nas chyba lubi. Bo popłynął gdzieś. Ja nie wiem gdzie. No, poczekaj, delfinku, chwila, powoli. Ej no, nie zostawij mnie tak samej. No płyń za mną, widzisz mnie, ja muszę szybko za nim nadążyć, bo ja nie wiem gdzie on jest. On gdzieś popłynął za te wodorosty. To... On płynie dalej, chyba nas prowadzi dalej. Czy on nas prowadzi? Na kontrolu pamiętaj, że się pływa szybciej. Pamiętam, ale... I co? Ja chciałam dać rybę. Gdzie on... Nie pój tak szybko, delfinie! Ale on powinien nas czekać. Poczekaj! Jesteśmy za wolni. Wiesz co, mi się to nie podoba. Pamiętaj na powietrze. Wiem, ale mieliśmy iść na epicką przygodę pod smoczo. No właśnie, idziemy. Tylko w tej epickiej przygodzie... A skąd to bąbel? No bo on cały czas za nim płynę. I nie wiem, gdzie on teraz jest. Gdzieś popłynął. Bąbel. Bąbel. Gdzieś w wodorosty popłynął chyba. Bąbel, gdzie jesteś? Chodź, ja mam dwa serduszka. Bąbelu... Jest! Wrak statku tam dalej! Serio? Popłynął do wraku statku, tak! O kurczę, widzę! Proszę teraz wraku statku, proszę nie bądź za borderem. Nie bądź za borderem. Błagam, nie bądź za borderem. Poczekaj, płynę do ciebie! Chyba jest za borderem. Nie, no co ty? Poczekaj, albo i nie. To byłby największy fail odcinka. Proszę, nie bądź za borderem. Płynę! Wraku, mordo, nie bądź za borderem. I rip, jest za borderem. Jak to? Chyba, że poczekamy chwileczkę, albo może skrzynka się jeszcze znajdzie przed borderem. Jestem dobrej myśli. Ja płynę do ciebie. Ważne, że mamy jakiś wrak. Jesteś, widzę, dobra. Płynę sobie. On jest tak naprawdę... Kilka kratek za... Widzę w ogóle bąble przy tobie. A zobacz. Patrz w ogóle... To tak gdzie blisko. Jest... Patrz, bąbel cały czas próbuje nas przekupić, żeby ten... Patrz, bąbel nie może tak przejść blisko. Za border. Zobacz, jaki biedny bąbel. Tak blisko. Zobacz tutaj. I kilka kratek. A... Poczekaj, jak dam mu rybę prawym, tylko nie uderzę przypadkiem? Prawym nie. Tylko on nie może przepłynąć dalej, bo też ma border. Nie, widzę. Dałam nic mu! Nic to nie da. Lubił mnie. I troszeczkę się powiększył nam się odrobinkę border, ale nic to nie daje, bo brakuje nam tych jeszcze klocków. Raz, dwa, trzy. Z pięć klocków. Wypuśćcie nas! No dzisiaj się już Zobacz. Nie da. Chciałem, Patrz wiesz co, bąbla. Chciałem policzyć, czy się uda, czy się Jak uda. Jak to, dwa bąble? Ej, bąbel chyba przyniósł swoją dziewczynę. Bąbel, widzę, że... bąbel, No ale zobacz, że jesteśmy teraz na środku oceanu i jesteśmy teraz na środku robimy? Oceanu i nic nie zrobimy, więc chyba musimy po prostu sobie wrócić na ląd i pamiętać, że tu jest statek, do którego można sobie popłynąć, jak się tylko border bardziej powiększy, bo tutaj bliżej niestety nic już nie znajdziemy. Więc chodź tutaj na nasz... Hej, co ty robisz? Płynę. Czemu jesteś pod wodą jakoś tak? Ty wiesz co? Ja zaczynam myśleć, że to nie jesteś elfem, tylko ty jesteś jakąś nimfą wodną, która porywa marynarzy Może i... Może jesteś syrenką? Może jesteś syrenką? Ale to czemu nie masz ogona, co? W sensie ogona takiego rybiego. Czemu nie masz rybiego? Ja nie wiem, wiesz co? Słuchajcie, ja się boję. Powiedzcie mi, widzowie, czy ja mam się bać Gaenali, czy ja mam się nie bać Gaenali, bo ona nie jest naprawdę... Cię. Ona jest na... Ojejku, co to za dziwna? A, okej, okay, dobra, myślałem, że to jakaś... Ile masz serduszek, mój drogi? Całe 2,5, a ty? No ja mam... No właśnie, chciałam ci sprzedać trochę jedzonka. Ja mam moje własne wegańskie suszone wodorosty. Nie wmusisz we mnie tego obrzydliwego jedzenia twojego. Ja mam moje wegańskie wodorosty i jestem Zobacz, z nich dumny. Zobacz,
Trzcina. Ale trzcina jest chyba dla mnie potrzebna do niczego. Mamy, zobacz, klej, czyli... Klej. Czyli ta, jak to się nazywa? Glina. Glina, można z niej zrobić cegły właśnie. Tak w ogóle nie chcę ci nic mówić, Czoklet, ale czy ty wiesz, gdzie my jesteśmy? Nie. Czy to jest miejsce, w którym się zgubiłaś? Może. I tak naprawdę jak przez pierwsze 5 odcinków to był festiwal umierania, teraz będzie festiwal gubienia się. Festiwal, dobra, nie, tym razem się nie zgubimy, tym razem musimy być mocni. Chodź, idziemy, biegniemy, lecimy, ku przygodzie, ku czemuś, to co znajdziemy, może jakąś znajdziemy wioskę albo coś. Ufaj, no dobrze, w sumie mieliśmy zrobić epicką, co? Idziemy? Czekaj, wybuch masz sobie. Masz pochodnie? O właśnie, nie mam pochodnie. Mam dwie. Masz? Bo tu jest kolejny creeper, uwaga. Pyte. Oh no. Zbieram wszystkie twoje itemki. Jak to się wydarzyło tak szybko? Mam trochę problem, bo nie mam już miejsca w ekwipunku. Poczekaj na mnie, zaraz do ciebie przyjdę. Jak to się wydarzyło tak szybko, że ja tak szybko zginąłem? Przecież ja miałem bardzo dużo życia. Miałem 5 serduszek chyba. Albo i nie. Mam nadzieję, że tam wszystko zostało, wszystkie itemki, nic się nie zniszczyło. Tak. Wyrzucam teraz wszystkie rzeczy. No to lecę do ciebie powolutku. Okej, ja zbieram twoje rzeczy. No gratulacje, Czoklet. Jaki ten odcinek to jest fail. Zmarnowaliśmy pół odcinka na tym, aby płynąć z delfinem, żeby tylko dowiedzieć się, że nie możemy popłynąć do statku, bo jest border. A teraz jeszcze zginąłem. No nie. Wiesz co, bo to było na tej zasadzie, jak ja powiedziałam, że to jest festiwal gubienia się, to odcinek był taki, to jest jeszcze festiwal umierania. Tak, to jest festiwal umierania i festiwal faili przede wszystkim. Nie damy wam zagrać bez psucia gry, nie damy wam zagrać. Powiem ci, że to jest, ja sobie teraz tak patrzę i to jest strumyczek, który sobie płynie w dół. Można by było przepłynąć, ale ja tego nic nie robię bez ciebie. Powolutku się przenoszę, tylko jest problem taki, że jest noc. A jak jest noc, to jest problem. Poczekaj. No taki troszeczkę. Jestem, nawet już nie za dużo widzę, bo jest tak ciemno. Ale poczekaj. Zrobię sobie większe... Mogę sobie zrobić pochodnie. Tutaj. Czemu mnie... Powinienem w tą stronę iść. Czy słyszysz mnie może? Czy to jakiegoś potwora? Potwora. O. Czy mógłbyś się pośpieszyć? Ja biegnę, lecę, pędzę. Proszę mnie pośpieszać. Jestem przy wraku statku. A my byliśmy gdzie w takim razie? Skoro tu był wrak statku. Był taki piasek. Aha. Był piasek i weszliśmy po ten piasek. Szliśmy chyba tędy. Poczekaj. Tak, szliśmy tędy i tu była gdzieś zaraz jakaś jaskinia, w której ty się schowałaś. W takim razie gdzie to było? Gdzie to było? Okej, ja sobie robię pochodnie. O, jestem, halo. Robię sobie pochodnie. Bierz sobie wszystkie swoje itemki, ja mam trochę swoje też. Halo. Musisz mi dać mój kill-off i coś tam może jeszcze. Poczekaj. To będę kopał, bo masz dwa kill-offy. Mam dwa żelazne. Proszę bardzo. O. Będę kopał. Dobra. Będę bił. Będę grow. Nie, jak to było, że będę... Będę z tym drwalem. Będę rżnął, rąbał. Tak, coś drewno. Tam i... Słyszę Ktoś w komentarzu pod tym odcinkiem, gdzie coś tam był temat o drwalu, wysłał link do takiej piosenki disco polowej. Mój drogi, nie musisz mi dziękować, wszystko jest tutaj już zrobione. My się tak z tego śmialiśmy. No jak to, nie widzisz, że tu jest... Patrz, nie wykopałaś. No. Szukamy, moi drodzy, epicka, proszę bardzo, muzyka. Czoklet. Epicka muzyka, uwaga. Epicka muzyka, boom. I co? Związku z epicką muzyką? Czy ona nam pomoże? Tak, i teraz proszę bardzo kamerę na mnie i ma być epicka muzyka. Okej, czekaj chwilę. Najpierw zrobię pochodnie, żeby można było epicko oświetlić. O, 32 pochodnie, proszę bardzo, epicka muzyka. Tu. A nie, w sumie to leci epicka muzyka, to nie muszę tak robić. No i co? Ale ja już skończyłam. A,
I to było... Wow. Ja moją epicką muzykę zmarnowałem na takie coś, no wiesz co... Jak to na takie coś? To jest epicka wyprawa... O, cześć Krypson. Czekaj, niech on tylko nie wybuchnie. Tak, czy już coś. Powinieneś się Pyk. Szanować bardziej. Dobra, bo ja tu tak trochę mam problem, bo nie mam miecza, bo jakby wzięłaś moją siekierkę. Dlatego, bo chciałam cię uratować. No i teraz jest tam potwór, który chce mnie zabić. No to poczekaj sekundy, ja na razie kopię. No to przepraszam bardzo, tam jest potwór, który chce mnie zabić. Przepraszam bardzo. No już. Gdzie jesteś? Tutaj. Co ja ci tutaj znajdę? Dobra, ja już ginę. Masz ten i uciekaj. Masz jedzenie? Czemu uciekamy? Mamy walczyć. No tylko tak, ja ale czy ty masz jedzenie? No nie mam. No właśnie. Nie ma. Mam. Nieważne, mam. Mam jedzenie. Ja mam... O, i tu jest żelazo jeszcze, dobra. Poczekaj, zaraz to wszystko ogarniemy. Zaraz to wszystko ogarniemy na spokojnie, nic się nie dzieje. Chyba ja zaraz umrę. Nie umieraj. Don't you dare. Mam jeszcze dwie ryby. Dobra. Okej, czekaj, jem sobie. Nam. Czy tu coś jeszcze ryby. Jest? Uuu, tu jest bardzo dużo rzeczy, ej. Idę. Daj mi jedzenie. Tam są dwa. Ja cię wiesz, że ten, ale... Tam jest jakby do zabicia jeden stwór. Ja bym na przykład się cofnął chwilę. Ja trochę odrobinkę. Też. I jakbyś miał coś do jedzenia, jakbyś mi rzucił, to byłabym wdzięczna. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Czy on z nami idzie? Nie idzie za nami, dobra. Jakie tu są... Jesteś na pewno pewien? Na górę. Tu jest kolejny, proszę mnie. Ja zaraz zginę, Wszystkie nasze itemy, wszystkie. 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 Nie mamy nic teraz w tym momencie, nic. Rozumiesz to? Wszystko tam zostało. Wiesz co? Co my teraz robimy? To ja bym... Jest noc w ogóle. Ja bym sugerował zakończenie odcinka. To... A co z 3 kilofami? A co z naszym jedzeniem? A co ja z wszystkim? Ja tam nie wracam. Bo ja zginę. Ja nie chcę. Ja siedzę tutaj w domu, ja się stąd nie ruszam. Poświęciliśmy tyle żelaza na te kilofy. Nie ruszam, co teraz? Nie ruszam stąd tyłka. Ja jestem, zobacz, jestem cały w strzałach, ja stąd się nie ruszam. Tu jest moje miejsce. No moi drodzy, nie dość, że festiwal umierania, jeszcze festiwal gubienia się, festiwal w niewychodzenia za border. Tak, i festiwal stracenia Haley. Wszystkich itemów, jakie mieliśmy. I pranków, które nie wyszły, bo za szybko się ogarnąłeś. Dobra, słuchajcie, to jeszcze nie jest nic stracone. Jak wyjdę teraz z serwera, ciąg to serwer się zatrzyma i powinny itemki jeszcze zostać. Więc w kolejnym odcinku możemy spróbować te itemki jeszcze w jakiś sposób odzyskać i w kolejnym odcinku musimy już się wziąć do roboty, ponieważ to jest kolejny odcinek, w którym nie zrobiliśmy nic, ponieważ festiwal... Przepraszam cię! Festiwal jak to nic? Faili cały czas się... Jak to nic? Jak to zrobiliśmy, co? Tylko zostaliśmy po prostu pokonani... No to ile to było? To było 15 na nas, tak? Na nas dwójkę, więc... No... Tak czy inaczej, dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli wam się podobało, to oczywiście strzelcie łapkę w górę. I do zobaczenia tak. W kolejnym odcinku. Zobaczcie na moje... Czemu ja tu nic nie mam? Mojejku!